mi na kilka telefonów dziennie. Ale ja pani zabraniam. Zrozumiano? Bogdan? Dlaczego nie zadzwoniłeś? Musimy pogadać. Mam ci sporo do opowiedzenia, kochany. O Ewie, mój drogi. O Ewie. Czekam. Wszelkie prawa do reprywatyzowanej nieruchomości przy ulicy Kościuszki numer 5/7. Pani Renata Kamińska, primo voto quos, oraz pan Kazimierz Kamiński, pełnoprawni spadkobiercy własności, legitymujący się dowodami AB 237654 oraz CE 521625 odstępują zgodnie z umową panu Zbigniewowi Zdrojewskiemu. Strony zgodnie postanawiają, że kwota odstępnego wynosi 100 tysięcy złotych. Niniejszą umowę w imieniu spadkobierców podpisuje zgodnie z ich wolą pan Bogdan Werner, pełnomocnik rodziny. Załącza się pełnomocnictwo i podpisane przez zainteresowanych. Może byśmy dali sobie spokój na razie z tym czytaniem. Zgadzam się, nie przedłużajmy. Umowa i pełnomocnictwo. Dziękuję. Panowie, było miło. Dziękuję bardzo. Do Dziękuję. Widzenia panom. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia panom. No i weksle są pańskie. Na 700 tysięcy zgodnie z umową. Kiedy zamierza pan przejąć kamienicę? O, wie pan, teraz to idzie dużo szybciej niż jeszcze 2 lata temu. Zależy jak komu. Wie pan, swojego człowieka w ratuszu trzeba mieć. Najlepiej 2. No, jak zrobię pańskiego teścia? No, bez zmian warzywo. No cóż, zdążył pan w ostatniej chwili, prawda? Potem tyle tych kłopotów ze spadkiem. To mogłoby trwać i trwać. A tak, zaoszczędziliśmy czas. I zrobiliśmy interes. Chwileczkę. Interes zrobiliśmy, ale nie wszystko jest jasne między nami. To znaczy? Powiem krótko. Może pan się trzymać z daleka od Iwony? O czym pan mówi? Pieniędzmi, kobietami się nie dzielę. Ja też. To bardzo zdrowa zasada. Do widzenia, panie mecenasie. Do widzenia. I wiesz, kogo Kamilka tam zobaczyła? No, nie mam pojęcia. Twoją Ewę. Ewę? Chcesz powiedzieć, że Ewa spotyka się z Rozdrażewskim? No, na to wygląda, mój kochany. Nie no, gadanie. Przecież ostatnio widziałem Rozdrażewskiego z Kamilą. Ach. Nie no, to... Czy ten facet to już nie znał miaru? No co on myśli, że co? Że każda mu wejdzie do łóżka, czy co? No, więc dlaczego nie Ewa? Spotkali się. Kamilka widziała, jak ją całował po rękach. Ten chłopczyś? Żebyś potem nie mówił, że cię nie ostrzegałam. Jeżeli to prawda, to zniszczę go. To przecież w końcu wciąż twoja żona, nie? A co z Kazimierzem? Nic. Leży. Nie obudził się? Jak dotąd nie. Chciałbym go zobaczyć. Pani zdaniem on nic nie czuje?
Moim zdaniem nie. I nie słyszy? Przynajmniej nie pokazuje tego, że słyszy. Ani że odbiera cokolwiek. A jest szansa, że wyjdzie z tego? Nie wiem. Niech pan zapyta lekarza. Pytałem, a teraz pytam panią. Wiele widziała pani takich przypadków jak on. Ilu z nich się ocknęło? Dwa, może trzy przypadki. Na ilu? Do tej pory opiekowałam się 84 takimi osobami. No widzisz, mówiłam ci. Dziękuję. Dobrze, że ona zabrała go ze szpitala. Będziesz przynajmniej miała oko na wszystko. Kiedy będziesz miał dla mnie pieniądze? No na dniach, o co ci chodzi? Przecież mówiłem ci, że umowa podpisana. Owszem, podpisana. I dlatego chciałabym zobaczyć pieniądze. O co ci chodzi, nie wierzysz mi? O, ale oczywiście, że ci wierzę. Ale skoro podpisałeś już umowę, to chyba powinieneś mieć pieniądze. Logiczne, nie? Słuchaj, to są duże sumy. Takich sum nie nosi się dzisiaj w portfelu. A czeki o tej wysokości muszą być sprawdzane. To musi potrwać. Przelanie takiej sumy nawet w dużym banku musi potrwać. Rozumiesz? Do góry. Nie chciałabym, żebyś chociaż przez chwilkę myślał, że możesz mnie zrobić w konia. Skąd ten ton? Ja naprawdę cię nie rozumiem. Czy kiedykolwiek dałem ci powody? Za dobrze się znamy, panie mecenasie. Żebym nie wiedziała, że coś szykujesz. Nie wiem jeszcze tylko co. Ale jak się dowiem, że ta forsa nagle jakimś dziwnym trafem wyparowała, że się coś z nią stało, ja wiem, jak uzyskałeś jego podpis. Inni też mogą się dowiedzieć. No, na przykład Rada Adwokacka, nie mówiąc już o prokuraturze. Straszysz mnie? To skąd? No tak tylko mówię, żeby sytuacja była jasna z każdej strony. Słuchaj, Renatko, nie musisz wysuwać pazurów. Spokojnie, wszystko idzie zgodnie z planem. Tylko proszę cię, miej oko na wszystko i informuj mnie, jakby co. Zaczekaj. To, co nam się zdarzyło, tak naprawdę zdarza się bardzo rzadko. I ty dobrze o tym wiesz. Łączy nas czymś, to nie da się tak łatwo określić. My byliśmy ze sobą od początku świata. I dopiero teraz się o tym dowiedzieliśmy. Nie możesz tego odrzucić, nie wiem, nie przyjąć do wiadomości. To ty i ja, Ewo, to my. Nawet gdyby tak było, to nie mamy po 16 lat. Życie ma swoje wymagania. Dobrze o tym wiemy. Ja nie jestem wolna. Jesteś. I to właśnie cały czas usiłuję ci powiedzieć. Może ty się tak czujesz, ale nie ja. Ty też jesteś wolna i możesz wybierać. Jeżeli zniszczysz to, co nas łączy, być może do końca życia sobie tego nie darujesz. Przestań, ja nie mogę tego słuchać. Ewo! O! A więc to prawda, co? Co takiego? Że się puszczasz. I to z kim? Z tym dupkiem? Nie chcę z tobą rozmawiać. A wiesz przynajmniej, kto jesteś w kolejce? Zabraniam ci mówić do mnie w ten sposób. Co? No co jesteś taka zła, bo komuś ty nie dogodził? O, kochasz szlachetny. Szkoda, że nie konno, ale konno to nie jeździ z Kamilą, a z tobą to uprawia inne sporty. Ty bronił! Ty dziw... Adam! Zniszczę cię. Zobaczysz.
Niepotrzebnie to zrobiłeś. Ja nie pozwolę, żeby tak do ciebie mówił. Nigdy.